Witam Was, z tej strony Kira i zapraszam na drugi odcinek z gry FIFA 13. Drugi odcinek, drugi mecz towarzyski, tym razem Milan. Będzie na pewno dużo ciężej niż z Realem Saragossą. Muszę jeszcze wejść do zarządzania drużyną, bo oczywiście mamy dwie kontuzje. Wypada nam Hummels. Tam z tego co pamiętam na dosyć długo on wypada. Nie mam za bardzo tego zmienić. To mnie martwi. Santana dostanie szansę. Hummels musi niestety wejść na rezerwę. Musi mieć kogoś do zmiany. I niestety wypada nam Łaszczykowski, kapitan reprezentacji Polski. I tak by nie wytrzymał 90 minut. No jednak z tym piłkarzem, jaki nie jest taki, trudno. No a Wietrze dostanie szansę na niego. Łaszczykowski na rezerwę na razie musi odejść. Kogo tu mogę za niego wziąć? Tutaj, ten koło. Nie wiem, czy dobrze czytałem jego nazwisko. Dobra. Nie, Biden cholera nie zmieniam. Bardzo ładnie obronił już wolny. Po czerwonej karcie. Aha, ta czerwona karta chyba nie obowiązuje na szczęście w meczach towarzyskich. I nie ma pauzy mojego piłkarza. To dobrze. No to co, lecimy mecz z Milanem. Milan Borussia. O, jeszcze na wyjeździe. No to będzie ciekawy mecz. Lewandowski. Tylko się nie popisuj. Gdzie się popisuj? No, powiem wam, fajne są te minigierki, lecz tam kilku nie ogarniam za bardzo. Ładny wstęp. San Siro. Milan vs. Borussia Dortmund. Dobra, przyspieszmy to. No i zaczynamy. Bo z Milanem będzie na pewno ciężko. Drugie zwycięstwo z rzędu byłoby świetnym prognostykiem na cały sezon. Dzisiejsze spotkanie byłoby świetnym, ale no... jeszcze Chińczyk jest... No, z tego miejsca można strzelać. Jeszcze Chińczyk jest sędzią, no to będzie świetnie. I... No ale miałem partę na dzień dobry. Ale miałem szczęście. Muszę teraz na spokojnie tę grę uspokoić trochę. Powoli. Nie śpieszyć się, wróćmy na drugą stronę z ekipem. Widzę, tam jest w miarę pusto. Nie, ktoś mi się tu wysunie ładnie, dobra. Idziemy. Dośrodkował? No nie. No, nie udało mu się to dośrodkowanie. No może dośrodkowanie, ono nie było nic złe, ale... No dobra, może na głowę. Weź tutaj do Piszczka, oczywiście Piszczek. Wspaniała wrzutka. No! I obrońcy wyjaśnili... Milan musi się bronić póki co. W ogóle nie było tak, że Milan się będzie bronił, pójdzie jedna kontra i będzie 1-0 dla Milanu. Już było mały głos 1-0. Nie wykorzystane sytuacje lubię w nim mścić. Mam nadzieję, że na ich odejście to wątpię. A szkoda, nie udało się. Wątpię to, szczerze powiem wam. Dobra pozycja do oddania. Dobrze. Royce. Dośrodkowanie. Ale za mocno, trochę za głęboko. Prosto w obrońcę. Troszkę źle. Wiesz, Wodek, że aktualna pojemność San Siro po ostatnich pracach remontowych wykonanych w roku 2003 wynosi 85 700 miejsc. No, jaki Mondrala. Muszę powiedzieć, że na San Siro najbardziej mi się podoba ten charakterystyczny dach uważany za jeden z najbardziej urzekających w świecie. No, Lewandowski, 3 asysty w poprzednim meczu. Podanie w pole karne. Skutecznie przerwali ten. No niestety teraz to nie było dobre zaszczytowanie. Zobaczymy sobie się. Błotić. Piszczek. Royce. Już zmęczony. Trochę. Ładnie. No ale głową nie, to niestety. To nie jest Cristiano. Gdyby to był Cristiano, to by było 1-0. Getze. No. Udanie zablokował ten strzał. Dostał Getze z szansą ode mnie, bo Błaszczykowski skontuzjowany.
Może się pokaże z dobrej strony, dojdziesz, doszedł. O to chodziło. To źle, nie było po pierwsze nikogo w polu karnym, tyle za mocno wyszykowałem to. Trudno. Teraz trzeba się wracać, panowie. Milan się nam rozpędza. Jeszcze jak już nam się rozpędzi, to że on super trafił. Zbijamy to, dobrze. Zostało dla Milanu, ja mam chwilę odpoczynku. Oj. Dobrze, spokojnie. Uspokojmy tę grę. Do środka trochę wejdźmy. Zróbmy w ciężar gry na drugą stronę boiska. Tam widzę. Ładnie, Getze przy piłce. Ładne też, ładne podanie przez całą szeregę boiska. Royce. To Piszczka, Piszczek. No oczywiście do polu karnego nie było nikogo. O tak, Milan się rozpędza. Dobrze, w ostatniej chwili. Uff. Lewandowski. Mario Götze. Może dośrodkować. Do środka, panowie. Spokojnie. Zagrajmy tą akcję spokojnie, powoli, nie ma co się śpieszyć. No nie. Dobrze interweniował. Jeszcze raz, Piszczek. Dośrodkowaniem znaleźć swojego partnera, ale zabrakło kilku centymetrów. I? Ładny strzał, niestety, obok bramki. No posiadanie piłki, jaka przewaga nad Milanem, tak, to że my ciągle atakujemy, później Milan pójdzie na akcję, będziemy 0. Zawsze tak mam, to jest... Nie wiem, jak to jest u was? Mi się dużo łatwiej gra z drużynami, które są silne, niż z drużynami, które są słabe. Te słabsze, dużo słabsze, na przykład w mojej drużynie, którą ja gram, kluby, jakoś większe opony stawiają. A te mocniejsze, typu właśnie tu Milan, jakbym grał wraz z jakimś naprawdę dobrym klubem, to dużo mi łatwiej się gra. No dośrodkowanie, no niestety to nie było do kogo to dośrodkowanie. I zakończyliśmy pierwszą połowę, no. Borussia, no niby przewagę mam, ale właśnie w tym momencie już mogłem przegrywać 1-0. No to miałem dużo szczęścia na tej akcji, że tu jednak bramka nie padła. Barcelona gra z jakąś klubem z Freiburga. 2-0 prowadzi. Także jak w Barcelonie będę grał, to byłby pogrom. No ale to już by było z 2-0. No co? Idzie Piszczek oczywiście. Lubi do akcji ofensywnych chodzić. O, mamy out na wysokości pola karnego. Mądrze teraz tylko to rozegrać. Zagramy na krótko. Fenomenalna. Wyjaśnili sytuację. No uderzając z tej odległości chyba nie spodziewał się, że zdobędzie... No nie spodziewałem się, może spokojnie. Aj, no niestety. Przewaga cały czas po stronie Borussii, ale nie potrafię tego wykorzystać. Mam nadzieję, że się uda to wykorzystać w końcu. Już blisko pola karnego. Fajnie, może jakoś środki, jakiś strzał. Z dystansu! Broni bramkarz Milanu, bardzo ładnie. Bardzo ładnie to obronił. Wciąż remisowo, czasu do końca coraz mniej. Słusznie trener decyduje się na zmianę. Może ten gracz odmieni losy tego spektaklu. I... No nie, głową tak nie można subodzić. To było oddanie piłki tak naprawdę bramkarzowi, mistrzem. Trudno. Trzeba montować kolejną akcję powoli, Lewandowski. Kogo tu zagrać? Niestety nie celnie, ale na szczęście miałem dużo szczęścia przy tym podaniu. Trzeba pochwalić go za to podanie. Getze, Piszczek już jest. Dobrze ustawiony partner w środku pola. Spanikował, ale udało mu się wybić tę piłkę. 17 minuta, ja się dalej męczę z Milanem. Już podejdę, nie mam pomysłu w ogóle na akcję. Jak podejdę pod bramkę Milanu. Jeżeli ja się z Milanem mam problem, to co robię z Manchester City, czy to będzie pogrom. Wysuńmy do Piszczka, może teraz się uda jakieś dośrodkowanie ładne.
No niestety, nic nie da. No dobrze by było. W ostatniej chwili, ale udało się przejąć. Jest miejsce, żeby dośrodkować. Ale znakomicie! To było takie typowe zagranie na uwolnienie. Świetnie. Owszem, wybili, ale tylko na moment odetchnęli. No nie, 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 to już nie mogło pójść na aut. Piłkę zdobyła drużyna przeciwnika. No dobrze, bo wtedy poszło na aut. No. A to? Na szczęście nie udało mi przejść. No i ten ślizg, to nie wiem, czy Pato by nie był stał na stan z bramkarzem. Idealne przyjęcie, można powiedzieć wzorcowe. Świetne podanie. No, teraz pewnie Milan tu ładnie. Ależ walczą o piłkę. Dobrze, dobrze. Spokojnie, spokojnie. Połóż sobie tą piłkę. Delikatnie, powoli. Bierzmy trochę tempo tej akcji. No nie tak, nie tak, nie tak. To miało pójść na skrzydło jeszcze bardziej. Trochę za lekko zagrałem. Podno. Zobaczymy dalej o piłkę odbiór. Aleksandro Pato. No, udało się odebrać. Przejęli piłkę, jest szansa na kontratak. Czy to wykorzysta? Tutaj. Nerwowo, ale Znaczy mamy chociaż aut. Więc nie jest jeszcze tak źle. Pokazuje, że rozpoczną od rzutu z autu. Jeszcze nie jest też tak źle. Schmelzer. Podał do partnera. Może mi teraz jeszcze. Mam nadzieję, że nie było żadnego pikania. No nie, 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 nie. Robinho. On jest za szybki, on jest za szybki. Wyjdź. Dobrze. Dobrze, dobrze. Zabrakło precyzji. Widzę, że dostałem SMS-a, mam nadzieję, że nie było tego słychać. Dzięki popisowej grze bramkarza. Niestety mam trochę blisko telefon. Dobre rozegranie. Ładnie na jeden kontakt, dośrodkowanie i... 82 minuta to była chyba naprawdę moja najlepsza sytuacja do strzelenia gola w tym meczu. Ale no niestety, najlepsza, nie najlepsza, ale oczywiście zmarnowana. Ja nie wiem, dokładnie kto tam strzelał. Znaczy, no póki co najlepszą to miał Milan do strzelania bramki, na dwie. No nie był sam na sam z moim bramkarzem. A udało mu się przeskoczyć nad leżącym przeciwnikiem. Teraz szybka kontra. Lewandowski i... Nie, to nie będzie gol, Lewandowski jest za wolny. I prosto bramkarza, no niestety. Akcja może i ładna, ale prosto bramkarza. Lewandowski jest ewidentnie trochę za wolny. Bo on był ciutkę szybszy, to tam byłoby na pewno byłaby szansa 1-1 z bramkarzem. I kto wie, czy to by nie była bramka. Jeszcze jedna szybka kontra, bo mamy 90 minutę. Może się uda, może się uda. Kreuziger dojdzie, nie dojdzie. Niestety, cofał Milan do bramkarza. No i tak się kończy ten mecz. Taki, powiem, średni. 0-0. No, szkoda. Barcelona rozbiła 5-0 Freiburg. To mnie szczerze mówiąc nic nie dziwi. No dobra, to my mamy rozwój juniora, tak? No to może nie grać, to też nie będę mówić, bo ktoś mi więcej pograć. To ja jestem trenerem, ja tym klubem zarządzam. Dobra, gramy. W następnym odcinku będziemy grać z Manchesterem City. Widzę. Dobra. No dobra, to kończymy ten odcinek. Widzimy się w następnym już trzecim. Do zobaczenia, zapraszam na następny odcinek. Pa, pa.